Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszych przygód jako Polska w grze Crusader Kings. Chcieliście, żebym wam pokazał, jak mniej więcej świat wygląda. Saksonia podbiła praktycznie tutaj cały obszar po prostu Skandynawii, ten taki fajniejszy. Anglia podzielona między Pikland, tak? King of Pikland, zgadza się, tutaj powstała Northumbria na północy, na południu jest Wessex, w Europie East Francja. Jak widzimy, tutaj się całkiem rozbudowała oraz Burgundia przeniosła się z północy na południe kraju. Lombardia wciąż istnieje, Papancy również. Patrzcie na Bizancjum, chociaż jest tutaj cały czas szarpane buntami, to jednak wciąż jakoś się nam trzyma. Tak samo Królestwo Abyssidów, Imperium Abyssidów, no, ulega niby jakiemuś tutaj rewoltom i tak dalej, ale wciąż jakoś się nam tutaj trzyma. Więc tak to wygląda na ten moment. Tybet, Serbian Waste, czyli tutaj nic nie ma. No a my mamy tutaj to Królestwo Bihary. Zastanawiam się, czy nie wypowiedzieć teraz wojny, bo widzę, że tutaj doszło do walki pomiędzy moimi stronnikami, chociaż ja zakazałem tutaj po prostu walki pomiędzy moimi tutaj wasalami. Doszło do walki pomiędzy Królestwem Nitry oraz, Księstwem Nitry oraz Księstwem Śląskim. Pewnie zajmie sobie tytuły kradną. I chyba doszło już do pokoju. Wyjebiście. Ale to, co ja chcę zrobić, to teraz wypowiedzieć wojnę o ten Kijów. Trudno, jolo. Musimy mieć ten Kijów. Stać nas na to. Mamy armię własną, mamy armię naszych wasali. Powinni mnie tu raczej poprzeć. Zobaczymy, jak nam się to bardziej uda. O nie, ostatnio nasz król stanie się paranoikiem. Ej, wyjebiście. Weźmiemy sobie paranoika, ponieważ z tego tytułu może dojść do bardzo ciekawych eventów. Zobaczymy sobie, jak tutaj to będzie. Zobaczymy, z jakimi wojskami przyjdzie nam tutaj stoczyć tą walkę i czy właśnie nie przegrałem gry. Zobaczymy. Nasze wojska głównie zebrały się pod Czerskim, tak naprawdę. Ale doszło już do bitwy pod Cieszyniem, tutaj pod dowództwem wojsk z Nitry. Co dziwne, bardzo mało wojska przysłało mi Księstwo Śląskie. Naprawdę, nie wiem, o co chodzi. Czemu aż tak mało tego wojska mi tutaj przysłali? Czy ja mogę jakoś ich tutaj zażądać, żeby mi więcej tej armii dali? Nie mam zielonego pojęcia. No, tak czy siak, musimy tutaj wesprzeć nasze wojska pod Cieszynem, bo dojdzie nam zaraz tutaj też do kolejnej bitwy w takim razie. No i doszło do wielkiej bitwy pod Cieszynem. No, na szczęście zaatakowaliśmy wojska, które w ogóle nie są pod żadnym dowództwem, chociaż dochodzi też i wsparcie, które było w Saczu niestety. Ale jak widzieliśmy już na samym pierwszym uderzeniu, nasze wojska zdały bardzo duże straty, bo aż 800 poległych jest po przeciwnika stronie. Zobaczymy, jak długo uda nam się tutaj przetrwać. No, na razie bitwa, widzimy, że prawa flanka i środek po prostu centrum padła, już się wycofuje. Lewa flanka wciąż się broni. No i niestety doszło wsparcie, ale cały czas zobaczcie, że prawa flanka jest po prostu ucieka. Mamy słaby środek, cokolwiek, to znaczy środek mamy bardzo osłabiony teraz i jest to niebezpieczne. Sam Han tutaj dowodzi w tym momencie. No fajnie byłoby, jakby wojska śląskie jednak nas tutaj wsparły w tej bitwie, bo wygląda to bardzo, bardzo niedobrze. Niestety prawa flanka mi padła, aż nie mamy żadnego dowódcy. Nie wiem, co tu się stało, czy się wycofał, czy nie. Znaczy, prawa flanka padła wojsk z... Nie wiem, jak się ten kraj nazywa w ogóle. Biharu. Nie mam żadnego pojęcia, jak to się na nas tłumaczy. Nasz środek niestety pada. W ogóle bardzo dziwnych dowódców mamy tutaj. No ale tak czy siak udało się, wygraliśmy bitwę, wielkie zwycięstwo. Straciliśmy 900 ludzi, po przeciwnej stronie zginęło 1500, więc mamy wielkie zwycięstwo. I teraz tak, Belwa może zrobimy, żeby był po prostu skupiony na flankach i tak go umieszczam przeważnie na flankach. Tutaj King Belveter, the young of Poland. No młody, Belw doczekał się tytułu młody, jak na razie. A walczymy z wielkim wozem Wolf. The Wolf, wilkiem. No, ciekawe, dlaczego go tak nazwali. Jestem bardzo tego ciekaw. Połączmy nasze wojska. Tutaj na prawej Francji umieszczę Belwa. W centrum mamy Azama. Ma on chyba też i bonusy do centrum. Z genialnym strategiem, agresywnym liderem i organizatorem. No dobra, nie ma żadnych bonusów. Ten pewnie, że ma, ale jednak nie. Potem na lewej Francji Bugomiła umieścimy. Okej, wojska śląskie przynajmniej się pokazały, tak? Przynajmniej się pokazały, tyle dobrego. Mamy pierwszą wygraną bitwę. Jest to tak naprawdę potężna wojna. W ogóle dziwne, że po paru
No bo z tego co widzę, to chyba tą wojnę wypowiedzieliśmy za zgodą naszego... A, jednak nie. Jesteśmy tyranem? O Boże, dobra, to chyba coś bardzo złego zrobiłem. Czekajcie. Tutaj poprawmy nasze relacje z Wielkim Wozem ze Śląska. Jest to bardzo ważne dla nas. Dobra, ale kontynuujmy nasze natarcie. Musimy rozbić siły naszych przeciwników. Nie zno, prosperuje! Jak widzicie, wielkie łupy wojenne. Dobrze się nam to spisuje. Ciekawe, czy tu będę walczył z 3000 wojska? Z 2000? Z 1000. Niecałem. Więc szybko ich rozbijemy. Mówicie, straciliśmy tylko 15 ludzi, oni 326. Całkiem obiecująco to na ten moment wygląda, jeżeli mam być szczery. Możemy też najechać w sumie Peszt. Znaczy te ziemie obok nie możemy też najechać tak naprawdę. O, gdzieś coś przegraliśmy. Kijów, okej, nieważne. Ziemię gemerską, nie wiem jak to się wymawia. Zobaczcie, no niestety mam problem z tym, że niestety ta gra nie jest spolszczona dla mnie. No nie mówcie, że tutaj... Czemu? Czemu to robisz? Czemu zawiązujesz pisek przeciwko mnie? To ci się nie podoba. My, twój syn. Nie mamy żadnej krewnej, szkoda. Ale w sumie Berodhal już możemy go z naszą córką jedną. Tutaj wiecie, z Małgorzatą, bo jest starsza. Dojdzie do tych zaręczyn? Okej, dojdzie do tych zaręczyn. Co prawda on jest starszy. Ale tak czy siak umocni to naszą władzę, mówię, no niestety cała domena śląska jest dość potężna, więc muszę ją mieć po swojej stronie w najbliższym czasie. Dobra, możemy dalej rozwinąć technologię, ale to jest ekonomiczna, to tutaj muszę się nad tym zastanowić, co ja chcę bardziej zrobić. A tam nie, ufam mojej żonie, chociaż jesteśmy paranoikiem, może i by warto było to sprawdzić następnym razem, no nie pomyślałem w sumie. I doszło do rewolty ponownie na Gdańsku. No co za Gdańsk. Ja mogę z ich wytłuc tam co do nogi. Dobra, dojdzie do bitwy pod spisem. Tutaj chyba będę miał bonus do terenu, takie mam wrażenie. I na szczęście ich lewa flanka nie posiada dowódcy, co może być dla nas dobre. Ponosimy straty, ale oni większe na szczęście. Dobra, ich prawa flanka się już wycofuje. Centrum się u nich wycofuje. Wyrąbi się, no i miażdżymy ich ponownie. Po prostu nie mają z nami najmniejszych szans. Chociaż straty są znacznie większe tym razem, bo straciliśmy aż 400 wojów, oni około 1000. Myślę, że możemy dalej atakować mimo wszystko, żeby rozbić ich siły. W ogóle ten cały Khanat of Bihar. Tak? Jaką wy tu macie wiarę? Katolicką? To są w ogóle katole? Bić katola! No nie, książę Stanisław z Pomerliany Gruby jest apostatą. Oh my god. No dobra, kto jest jego dziedzicem? Gurlc. Jak on ma opinię na mój temat? Hitler Claimant. Mam za... Jeżeli dobrze rozumiem, to mam chyba aż dwa tytuły za dużo, tak? Greater Poland, Lesser Poland, Mazowia. No nie, nie mam, to nie wiem o co chodzi za bardzo. Jest problem dla nas, bo jednak książę Pomorza Gdańskiego... Nas lubi, tak? Mamy jego poparcie cały czas. Poprawialiśmy relacje, no ale niestety jest apostatą, no to nara. Czekajcie, zdobyliśmy jakiegoś bardzo ważnego więźnia wódz, okej. No to go po prostu poddamy wykupowi następnym razem. A my sobie plądrujmy tutaj świątynie graniczne. Okej, moja córka nie ma shield focus. A, to może ją jednak, skoro ją wydajemy za mąż, to może jej nie szkolmy na jakąś zabójczynię, bo to się może źle dla nas potem skończyć. Są bunty na Pomorzu, ale na razie je zignorujemy. Cały Kijów jest pod naszym panowaniem? Nie, jeszcze świątyni w Kijowie nie zdobyliśmy. Dobra, zaraz chyba dojdzie tutaj do kolejnej większej bitwy, z tego co widzę. Gdzie te wojska zmierzają? Ej, serio, gdzie oni idą? A, tutaj, dobra. Doszło do kolejnej bitwy. Myślę, że to będzie na ostatni bitew tej wojny, tak naprawdę. Nasze siły po prostu w tym momencie już trzykrotnie przewyższają siły Hana. Biliśmy ich już tyle razy. I urodziła nam się Zwiniesława, Konstancja. O, Konstancja brzmi dumnie. Fajnie jest mieć tyle córek, nieważne. Ale nie mogę jeszcze robić... O kurde, ale nie od gniezna to wy mi wara? Ja wam nie dam tego zrobić. Dobrze, to zauważyłem. Jakby mi splądrowali, to niestety bym się wkurzył. Trochę by mi zajęło potem odbudować. Znaczy, nic bym nie stracił. Ale problemem byłoby to, że miałbym zmniejszone przychody, nie? Wiadomo, prestiż w ogóle dałem się pobić. W takim razie. No i tutaj bunt się zakończył. Enforce Demands. Tyle trafiasz do paki ponownie. A my w takim razie... No musimy gdzieś tutaj uderzyć. No lepiej byłoby Kijów przejąć w takim razie od naszych przeciwników. Ewentualnie możemy przejąć stolicę księstwa również gdzieś po drodze. Prawda, tutaj obrona jest dość potężna. A potem ruszymy na Kijów. Kiedy Władimir Wołyński padnie miasto. I ruszmy teraz na Kijów. Pod którym ponownie rozbijamy armię Hana.
nawet nie ma co mówić. Straciliśmy 69 ludzi, zabiliśmy 1000. To jest po prostu wspaniałe zwycięstwo polskiego po prostu oręża. Może dojść do zaślubin król Kroatii oraz Holastyka. Co prawda, w sumie czemu by nie? Pozwólmy na to. Jest duża szansa, że ona go zarazi Grave Pox i wtedy umrze ten król z Kroatii. No ale jest ślepy i może dlatego. No tak, z Holastyka ładnie wygląda na portrecie, ale z statystyk wychodzi na to, że ona za dobra nie jest. Mimo wszystko, ale kim on? Czy kim ona u mnie była? To możecie mi na serio powiedzieć, bo nie mam żadnego pojęcia. A nie, czekajcie, mu powinien pozwolić na to. Znowu zapomniałem. No nie jestem za dobry w roleplayu, nieważne. Dobra, zrobiliśmy prawie cały Kijów. Jeszcze nam tylko została do przejęcia świątynia. I w zasadzie wojna już zmierza ku końcowi, z tego co widzę. No i możemy wymusić już po prostu... Jak widzicie, my mamy więcej tych wasali. Mamy fuksa, że duża część wasali po prostu nie popiera tutaj po prostu panowania Hana Uzingawa, jakkolwiek. A ty cały czas masz The Young? Chyba tytuł się już nie zmienia, jak się go raz dostaje, nie wiem. Możemy pójść też na ich stolicę. Chociaż chyba już będą ode mnie żądali... pokoju, Steward. O, czyżby wreszcie zginął? Wyjebiście. Ale ty nie odziedziczyłeś wszystkich tytułów? Wyjebiście. No to nasze księstwo śląskie się trochę pozmieniało, co oznacza, że ja mam więcej wasali. Wtedy. Tak, mamy Dom of Ugarew, śląskiego księcia. I on jest powerful vassal. A do czego ty się nadajesz? Dyplomata, wyrąbiście. Jak najbardziej. A point tutaj. Trzeba to trochę pozmieniać. I patrzcie, tutaj mamy... Czekajcie, to jest stanowisko naszego skarbnika, że tak powiem. Powerful vassals Ungar... Ale on się nie nadaje do tego. On by mógł być marszalem ewentualnie. Ale też za bardzo nie. Steward. No to jest ważne stanowisko, bo wpływa to na... po prostu prosperity naszego Orlamu. Widzę, że też moglibyśmy... Czekajcie, ty jesteś kim? Aha. To niedobrze byłoby ci zabrać tego stanowiska. Szkoda, bo bym miał Azama, który by mnie popierał. Bo jak to teraz wygląda w naszej radzie? No niestety mam tylko jednego stronnika po swojej stronie na ten moment. I do Stewarda przydałoby się wybrać kogoś, kto by mnie właśnie popierał. Ale niestety Azam jest kiepskim zarządcą. Bardzo kiepskim. Światopełek. Też nie jest najlepszy w tej sprawie. Ale potrzebujemy przeprowadzać kolejne prawa. To myślę, że Azama na to mianujemy stanowisko. Mimo wszystko, po prostu, mimo wszystko. Wiem, że to mnie trochę tutaj spowolni w rozwoju tego. No ale tak czy siak myślę, że to jest dobry wybór. Ale trzeba popracować teraz nad poparciem pozostałych moich wasali. Dwóch mnie popiera. A tutaj, z tych powerful vassals. Jeden siedzi w pace. Gurt Nuda z Krakowa niestety mnie nie popiera i tak samo wódz Ungwar nie popiera. Będzie trzeba po prostu popracować nad relacjami z nim. Wyślijmy po prostu naszego dyplomatę do Sandomierza, żeby tutaj pracował nad poprawą tych relacji. Nie wiem, jak to wpłynie teraz na dalszą wojnę, no, ale tak czy siak myślę, że jesteśmy już na takim etapie, że możemy w dowolnym momencie... I nasza królowa jest w kolejnej ciąży, o kurka. Wiem, że stracę dużo tytułów książęcych teraz. Nie wiem, czy mi to zależy na tym, żeby mimo aż tyle tych dzieci, ale no niech będzie, no, tytuł królewski raczej nam pozostanie. Ewentualnie może dojść do problemów na Pomorzu. No dobra, myślę, że tą wojnę możemy zakończyć. Kijów jest nasz i będziemy mogli reformować religię w takim razie. Enforce Demand. Kijów przechodzi pod nasze panowanie. To chyba jeszcze, chyba pod nasze bezpośrednie panowanie, mam takie wrażenie. Rozwiążmy wojska, już nie potrzebujemy ich. Niestety Belf cały czas. No i tak, Kijów jest pod naszym bezpośrednim panowaniem, z tego co widzę. To jest dość ciekawe, bo mam tutaj dwa tryby. Gdybym chyba to zajrzała do dwóch domen w takim razie. Gdybyśmy tylko i wyłącznie te prowincje. Dodatkowo, no nie no, trzeba tutaj polepszyć trochę te relacje, zwłaszcza z tymi moimi powerful vassals. Tutaj moja tak wielka... A to ciekawe, że może... też dziedziczyć. Dobra, tutaj troszeczkę poprawiliśmy tą relację. Na szczęście możemy też jej nadać honorowy tytuł, ale ten tytuł akurat jest taki, jak chcemy kogoś wkurzyć, to nie. Więc dlaczego mamy z tobą problem?
Niezambitna, Ildon of Rugen chce kontrolować. A czyżbym ja to miał? Rugen. Brzmi jak coś niemieckiego. Dlaczego ma do mnie pretensje, jak tutaj jakiś typ w masce rządzi? A, bo może jest tak, że on mną, chyba że przeniesiemy wasalstwo, tak? Ale żebym miał przenosić, czekajcie. Ona jest tutaj. To możemy transfer vassalage, to się nazywa. Możemy ją wziąć na konkubinę? Nie, przecież to jest za bardzo chore. Ruben, typa w masce przenieśmy. No i powinno to polepszyć nasze relacje, nie? No i znacząco polepszyło nasze relacje. Bardzo dobrze. Bo to jest chyba problem tego, że mimo iż przekazywałem tutaj te tytuły wraz z pomniejszymi tytułami, no to jednak się to nie przeniosło, bo już wcześniej rozdałem te pomniejsze tytuły. I one cały czas należały do mnie, więc będę musiał to też przejrzeć. I ponownie te tytuły po prostu sobie... Oh my god, ile tego jest? Serio, jakbym chciał, to ja mogę po prostu wszystko dookoła podbijać. Mam klejmy na całą Bawarię. To jest za bardzo OP. Wybaczcie, ale po prostu nie chcę tak grać. Ja chcę po prostu zrobić prosperity naszych małych ziem. Dopiero wtedy wszystko zacząć podbijać dookoła. Widzę, że mam dużo tytułów ponownie do rozdania pomniejszych, więc trzeba będzie na to zwrócić większą uwagę w najbliższym czasie. No i pech chciał, że akurat w momencie, kiedy zdobyłem trzecią świątynię, nasze piety jest po prostu za niskie. Potrzebujemy 700 punktów oraz potrzebujemy zwiększyć chwałę naszej religii. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zorganizować kolejne wyprawy do sąsiednich państw, plądrować te ziemię. I tak naprawdę w okolicy naszej... Nie, no dobra, tutaj na przykład to możemy ziemię splądrować, ale to jest Królestwo Czeskie. Ciekawe, czy będą mieli silniejsze wojsko ode mnie. Zobaczymy to. Zabierzmy nasze armię w Gdańsku. No i teraz nasza żona chce nam w czymś pomóc. Czemuż by nie? Płock prosperuje, bardzo mnie to cieszy. W zasadzie na co wpływa to prosperity? Byłbym wam wdzięczny, jakbyście mi to powiedzieli. No i teraz tak, jak widzicie, nasza żona Mala, królowa Polski, bardzo nam pomogła tutaj w sprawie pisania tego pisma dyplomatycznego, ponieważ ona jest bardzo dobrym dyplomatu. No i teraz a brilliant idea ma, you have an additional suggestion. No i po prostu dalej wspólnie pracujemy. Dzięki temu dostajemy 50 punktów kulturalnych, kultury, technologicznych, kulturowych, nieważne. Kończymy w pracy. Ewentualnie możemy się zająć czymś, wiecie, lepszym. Jakby postąpił nasz władca. No nie, no myślę, że on jest raczej takim pracusiem z tego co... No nie, no nie ma nic takiego, ale dobra. Mogliśmy się zakochać, ale wyszło inaczej. Dobra, nie mogę wziąć kolejnego poziomu legalizmu, ponieważ mamy ahead pana tle zwiększone bardzo. Majesty również nie mogę zrobić, bo brakuje mi trochę tych punktów. Też jesteśmy za bardzo ahead. Tolerancja. Ja chyba potrzebowałem do czegoś tolerancji, z tego co pamiętam. Chyba do przeprowadzenia jakichś praw kobiet, więc możemy wziąć tolerancję. Możemy też zrobić Hall Triar Festival. Jeszcze tego ani razu nie robiłem. Więc weźmy to, zróbmy. Let us preparation. Ciekawe, za czym to będzie stało tak naprawdę. Chociaż może to nie jest dobry moment, bo jestem na minusie. Ups. Ktoś chce mi zabić córkę? Czekajcie, bo to jest problem. Dobra, skoro nie mam pieniędzy na razie na taką wyprawę, to rozwiążmy wojsko. Może to jest zły moment był. Ktoś chce mi zabić córkę. Czekajcie. Gdzie jest nasz mistrz szpiegów w takim razie? Okej. Okay. Co się wydarzy? Mam wrażenie, że bardzo, ale to bardzo zrąbałem z tym eventem. Przywitajmy wszystkich przybywających teraz na mój dwór. Organizujemy wielką ucztę. Drink together. No i niestety tutaj akurat z wodzem ze Słupska za bardzo nam nie poszło. No i do zobaczenia następnym razem. 100 prestiżu, piety. No czyli ogólnie uczta się w większości udała. Mamy troszeczkę zaoszczędzonych pieniędzy, więc tak jak powiedziałem, ponieśmy jeszcze raz nasze wojska, zbierzmy się tuż przy granicy czeskiej i będziemy ruszali na plądrowanko małe. Gdzie tu są jakieś świątynie? O, są akurat w tej prowincji Plauen, którą chciałem najechać. Praga niestety jest jeszcze daleko. Mamy syna, Świętopełka. I będzie nosił o miano Nesko. W sumie to nie wiem, czy wam powiedziałem, czy nie, ale poprzedniego syna nazwałem Pan Błażej. I sorki Błażej, ale po prostu dopiero potem zobaczyłem, że napisałeś Jaśmały, że miałem go nazwać, więc nosi imię Pan Błażej. No i niestety Zbyszko, no to jest alter ego, no ale to jeżeli Zbyszko obejmie tron i będzie naszą główną postacią, to alter ego po prostu postanowiłem, że nazwę go po prostu tym imieniem potem. Dlatego nie trafię jako ten drugi, trzeci syn.
Ty jesteś... A nie, to czekaj. Wyjrzyjmy naszych tutaj więźniów, bo może trzeba co będzie ich sprzedać po prostu. Mamy ich aż 5. Zawsze to jakieś pieniądze. Okej, tą wykupili z Pomorza. Tutaj też wykupili. Ha, z Hanatu wykupili za 70 golda. On był chyba jakimś wielkim wodzem. Tak mi się wydaje. Dobra, zbierzmy tutaj nasze pieniążki. Lećmy na tą prowincję Plauen. Nam się uda ją splądrować, nie mam żadnego pojęcia. Widzimy, Saksenia ma naprawdę niezłą armię w tym momencie. Mnie tu nie ma, nie zwracajcie na mnie uwagi, mnie tu naprawdę... Pierwsze co, plądrujemy oczywiście. Okej. Następnie jest zamek. I niestety Czechy są już uwarowane, są feudalem. Jak to Bizancją wygląda? Ej, może ja wejdę w jakieś relacje z Bizancją Empire? Mogę? Nie chcesz być moją żoną? Czekajcie, bo komuś się umarło właśnie. Wybaczcie, ale jakoś... Spymasterowi? O kurde! A to źle, bo on mnie tutaj... Dobra, no to weźmy tutaj naszego kolejnego Wladimira. Naszą po prostu tutaj siatkę. I widzę, że niestety... Czekajcie, ale mistrzem szpiegów była nasza żona! Ty kurwo! Zabiłeś mi żonę! Nie mogę go aresztować. Co za... Ej, dobrze, może... Ej, a ty nie chcesz być ten? Czekajcie, ile ty masz aż Berodhal? No, siebie dam. Siebie. Nie ma na to szans. A w ten sposób też nie. Szkoda, fajnie by było. Nie chcę, bo... A infidel, że jestem innowiercą, tak? Musiałbym przyjąć ich wiarę. A, szkoda, bym taki Bizancy sobie dziedziczył czy coś. Kurka, dobra, żona zmarła. Mamy tak czy siak 3 dziedziców, więc myślę, że kolejna żona, jeszcze w sumie żona by nam się przydała. Poszukajmy ją dla siebie. Ale ja nie mam żony żadnej. Czemu nie mam żadnej żony? To tylko Hanna może być? O co chodzi? Czemu mam tak mało kobiet do wyboru? Halo, gro, o co chodzi? Znaczy wiem, że tego nie mogę zaznaczać. Czemu tak mało mam potencjalnych celów tutaj? Dobra, splądrowaliśmy zamek, teraz miasto. Powinno szybko paść. Mam za dużą domenę, będę musiał to za chwilę ogarnąć. Tak samo jak wszystkich naszych wasali w takim razie. No i ostatecznie teraz splądrujemy świątynię i powinno wtedy całkiem niezłe pieniądze wpaść do kabzy. Okej, możemy być przyjaciółmi. Nie wiem, z kimś podpisałem. O, właśnie, pakt o nieagresji. Okej, mnie to pasuje, bo wtedy mam północ zabezpieczoną, nie muszę się tym przejmować. Dobra, książę ze Śląska, chcę, żebym mu przekazał jakiegoś wasala. Tylko którego? Chief of Swoops? Ale czemu ja mam to przekazać? Nie. To prawda, ja ciebie to ja bym wolał przekazać, ale tutaj... No i zdobyliśmy tutaj, jak widzicie, splądrowaliśmy i dzięki temu nasza wiara już wynosi, ma te konieczny prestiż. 50 punktów Moral Authority. Więc już tylko brakuje mi piety, które mogę zdobyć tylko i wyłącznie czekając na to rocznie. Nie, miesięcznie zdobywamy jeden punkt, więc przede mną jeszcze 50 miesięcy, parę lat w oczekiwaniu na to. No chyba, że tutaj możemy z jakąś... Ej, a co to jest? No to... Proszę ty... Wygląda groźnie. Są jakieś kulty? W sumie my paliliśmy kogoś, kto wyznawał to, znajdywaliśmy po prostu kogoś, kto był w tym Cold Ones i paliliśmy ich na stosie, to tak, może warto jest się tym zainteresować, nie, w sumie. Dobra, Błażeja, ale jego bym wolał nie wypuszczać, co prawda, o kurde, ile on golda da. Czekajcie, pan Błażej, ty masz dziedzica, tak czy siak, dziedzic mnie lubi. Ale szansa, że spłodzisz sobie dziedzica? Masz 53 lata, no 145... Dobra, wypuśćmy go na starość, chociaż może zrobię sobie tutaj wasala, który mnie nienawidzi i jest wolny. No, może go potem zabijemy, ale tyle hajsu, no to wiecie. No jakbym miał tego nie brać. Dobra, podczas sukcesji stracę tytuły Małopolski, Mazowsza, stracę Chiefdom Płoc, Czerska, Sacz, Kijowskie, i Osiecko również stracę. To niedobrze w sumie. Dobra, są tu jeszcze jakieś bogate prowincje blisko nas? No tak naprawdę tutaj Hardeczko i Brno są prowincje, które warto splądrować. No tutaj ta chyba była niewarta tego, więc lećmy stąd. Widzę, że też nie przyjdzie... Nie mam dowódców ponownie? No jak to się mogło zdarzyć? Nie wiem, czy dowódcy muszą mnie lubić, czy nie. Nie mam żadnego pojęcia, ale też nie mamy jakichś takich dobrych tych dowódców, powiem wam szczerze. Trzeba będzie też niedługo przejrzeć listę tutaj potencjalnych wasali. No to splądrujmy Brno. Przy tym bardziej, że tutaj jest też świątynia. A jakiego boga wy tu wyznajecie? No ja może jeszcze inwestycje w naszym Gnieźnie zróbmy, żeby miał największy poziom miasta handlowego. To akurat zostanie dla naszego władcy. Akurat warto będzie rozwijać tą domenę. No pozostałe stracę, no ale to jest niestety minus tego wszystkiego, co mamy.
sumie, no trudno jest nam temu jakkolwiek zapobiec. Musiałbym wyrżnąć po prostu moje rodzeństwo. Niekoniecznie chcę to robić, powiem wam też szczerze. Martwi mnie to, powiem wam szczerze, Królestwo Pomorza. Ale ono się chyba nie utworzy mimo wszystko, tak naprawdę, bo inaczej by mi się tutaj cały ten obszar wypuścił północny. Ale też nie mam tutaj tego zaznaczonego. A jest szansa, że Błażej odziedziczy Królestwo Pomorza. Ale wtedy nie powinien mieć wszystkich pozostałych tytułów pomniejszych, z tego co pamiętam. Innych niż te, które są w Królestwie Pomorza. Nie wiem, czy tak będzie, czy tak nie będzie. No dobra, macie rację, że no plądrowanie prowincji, które są przygraniczne, jest znacznie bardziej dochodowe i opłacalne. No ale też nie mamy za dużo takich prowincji, które by mi się opylało plądrować. Poza tym też to pogarsza nasze relacje niestety tutaj z danymi krajami. A, Pragę to już tak przy okazji, for fun, co jest. Oczywiście najedziemy, nic tu nie splądruję, nic nie będę miał. Ej, patrzcie, nie ma na mój temat aż takiej jakiejś złej opinii. Szkoda, plądruję mu właśnie stolicę. No i wyrąbiście, poprawiliśmy relacje na nasz temat. Tutaj to zrobiliśmy. Grand Independence, niestety on ma żonę. Właśnie, jak to wygląda na Śląsku? On ma dziedzica, ale to nie jest jego... Dobra, tutaj też jest nasza siostra, za 5 lat się ożenią. Czy połączą? Właśnie, jak wygląda nasze prawo? Bo my już chyba możemy spróbować zrobić to. I tak, będziemy mieli 3 popierających, 3 przeciwko, więc musimy pozyskać jeszcze jedną osobę za Tribal Organization większym. Zobaczymy, czy kogoś z nich pozyskam. No i Władimir się w sumie zgodzi. Tak samo książę ze Śląska się zgodzi za 200 dukatów poprzeć nas. I tutaj, no nie. Nie, to czekajcie, to jest Buy a Favor, a Council Support. I też nas się zgodzi poprzeć. No to mamy z nim całkiem niezłe relacje. Ale to może następnym razem w takim razie wykorzystamy to. No i spaliliśmy Pragę. Lecimy, bo już nic więcej tu nie zarobię. Wyrąbi się, poprą mnie w tych dążeniach. No i teraz przeprowadźmy kolejny Trial by Organization. A to już jest bardzo, bardzo groźne. No i udało nam się, przeprowadziliśmy, mamy już High Trial by Organization. Czyli mamy dość tutaj już potężną władzę tak naprawdę naszą. Czyli nie wiem, co to mi dokładnie daje. I teraz tak, jeżeli przeprowadzimy absolute tribal organization, będziemy mogli wprowadzić feudalizm albo Merchant Republic, ale to mówię, no teraz musimy pomyśleć, jak tutaj polepszyć relacje z naszymi wasalami, bo to już nam daje naprawdę niezłą karę do relacji z nimi, będą mogli teraz zawiązywać już jakieś ploty przeciwko nam, znaczy spiski i tak dalej, więc trzeba będzie jeszcze skuteczniej tutaj działać na poletku dyplomacji. Mi najbardziej zależy teraz na poprawieniu relacji z księciem brandenburskim, nie, na nim mi nie zależy, na księciem, znaczy... Wielkim wodzem, świętopełkiem. Na nim mi zależy, bo on nie ma stanowiska u mnie w Radzie na ten moment, bo on mnie poparł po prostu przy głosowaniach. To jest po prostu problem. Jego następca, może chyba, żeby zabilibyśmy go żonę? Czekajcie, gdzie był ten świętopełek? Już się pogubiłem. Gdzie jest ktoś po prostu tutaj? A, on był w Cieszynie. Nie, nie w Cieszynie. Na Sandomierzu. A tutaj cały czas pracujemy przecież na poprawę tych relacji. To jest po prostu za mało, tak czy siak 20 punktów poprawionych relacji. No trzeba byłoby mu nadać, co niestety nie ma nic. Nie ma nic takiego, co by nam się tutaj przydało. Na jaką pozycję byśmy mogli go dać? Lepszą. No trudno, nic na to nie poradzę. Dobra, i w sumie tutaj możemy zrobić zwiększenie, tak? Możemy ulepszyć infrastrukturę zamku, miasta. Teraz, nie wiem, keep? Improve keep? Keep castle, city walls, temple walls, keep walls i tak dalej, albo ulepszyć infrastrukturę zamku. Ja wezmę chyba tą zamkową, bo to jest to, czym ja będę bezpośrednio chyba zarządzał, nie? Ewentualnie się mylę w tym momencie. Znaczy, bo jeszcze nas to nie dotyczy. Tak czy siak, nie? Pajety musimy gdzieś zdobyć. Czy ja mam? Możemy po prostu jeszcze spróbować oddać hołd naszym przodkom, jeżeli dobrze pamiętam. Istnieje coś takiego. Worship the Ancestors raz na 10 lat. Może miał po prostu długie i szczęśliwe życie. No pewnie. Poświęćmy naszego tutaj więźnia. Chyba za mało więźni. I zdaje mi się, że mogę też już zreformować religię. Nie mogę! Czego nie mam? 40? Czyżbym sam sobie splądrował te świątynie? No nic, no to czeka mnie w najbliższym czasie plądrowanie świątyń, zebrać wojsko i plądrować te świątynie. No ale na razie tyle w tym temacie i myślę, że tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia następnym razem, pa pa!